Służba w ochotniczej lub państwowej straży pożarnej to zaszczyt, o którym marzy wielu. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, należy od jak najmłodszych lat inwestować w rozwój dzieci i młodzieży. W tym celu powołano młodzieżowe drużyny pożarnicze, a ich funkcjonowanie ma na celu zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP. Aby ułatwić funkcjonowanie tych jednostek w województwie warmińsko-mazurskim, przedstawiciele rządu przekazali im prawie 660 tysięcy złotych na sprzęt, umundurowanie i inne niezbędne narzędzia. Pieniądze trafią aż do 183 drużyn z Warmii i Mazur. Jestem przekonany, że takie wsparcie rządowe może być bardzo pomocne w tym, żeby z jednej strony szkolić, pokazywać istotę funkcjonowania straży pożarnej, ale także, żeby zachęcić młodych ludzi do tego, żeby wstępowali w jej szeregi, a w przyszłości zostawali strażakami. Odpowiednie przygotowanie oraz wiedza mogą uratować niejedno życie, o czym przekonały się trzy dziewczynki z Bisztynka. Dzięki swojej sprawnej interwencji i wezwaniu służb uratowały życie leżącego na ulicy mężczyzny. Postawa dziewcząt z Bisztynka pokazuje, jak istotne jest inwestowanie w młodzież oraz ochotnicze straże pożarne. Tak jak nie ma państwowej straży pożarnej, bez wsparcia ochotników, strażaków z OSP, z Ochotniczej Straży Pożarnej, tak trudno mówić o przyszłości ochotniczych straży pożarnych bez właśnie tych młodzieżowych drużyn pożarniczych. Bardzo się cieszę, że miałem dzisiaj tę przyjemność wręczyć promesy. Myślę, że to jest bardzo ważne wydarzenie, bo wsparcie dla młodzieżowych drużyn pożarniczych jest bardzo ważnym elementem. Chodzi głównie o to, żebyśmy też zachęcali młodych ludzi do działania w młodzieżowej drużynie pożarniczej. To jest taki naturalny proces. W całym kraju do młodzieżowych i dziecięcych służb pożarniczych należy ponad 75 tysięcy osób. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv